Jedziecie, gdzie jedziecie? Z Katowiców. No ja wiem, że jesteś z Katowic, ale gdzie jedziesz? Tutaj. Gdzie jedziesz? Ja trupem. Pan jest Polak? Tak. Gdzie jedziecie? No tu mnie chłopak podwozi. A skąd jedziecie? Z centrum Katowic. Ma pan ten? Bo to ma prawo jazdy, nie? Tak jest. A pan jest skąd? To jest z Azerbejdżanu. To jest moja karta pobytu. A to jest moje prawo jazdy. I ja mogę, przepraszam, w domu, ale mogę pokazać foto swojego paszportu. Azerskiego. Pokazać? Nie, nie. Dobra. Bo tu ma pan napisane, że ma pan zezwolenie na pobyt. No jeden raz tak, ja policję pokazał kartę pobytu, policja prosiła paszport. I za tego tak zamiast. A jaki jest powód kontroli? Proszę? Jaki jest powód kontroli? No, sprawdzenie uprawnień, wyposażenia pojazdu, oświetlenie. Rozumiem, kiedy? Dobrze. To proszę je przedstawić, z którego państwo są? Ja już się kierowcy przedstawiałem, proszę pana. Nie, ja nagrywam państwa, także... A gdzie ma państwo identyfikator? Proszę? Gdzie identyfikator? Kamil, gdzie imiennik? Tak, proszę pana, zaprojektowana, że tutaj nie mam na tym, ale nie ma problemu, starszy posterunkowy policja bielsko-biała. Trochę daleko. A pan kolega? Ale proszę pana, to ja podejmuję interwencję. Dobrze, to mogą się państwo odsunąć, jak państwo nie podejmują interwencji? Przepraszam? Naklejkę na przednią szybę legalizacyjną. No jest, nie widzi pan? Ale nie zgadza się z rejestracją. Nie zgadza się z rejestracją, drogi panie. A. Jak pan chce coś mądrego powiedzieć, to najpierw sprawdzić. Panowie szukają problemów, tak potem jest, nie? Chłopak uczciwie zarabia. Uczciwie zapłaci mandat za popełnienie wykroczenia. A pan też, pan nie ma imiennika, mogę poprosić? No pan nie podejmuje interwencji, także nie musi pan legitymować. Dobrze, czyli mogę odejść, tak? Proszę? Mogę odejść. Nie podejmuje pan interwencji w stosunku do mnie, czyli mogę odejść. Mówię, że policja nie podejmuje interwencji w stosunku do kierującego drugi, także nie musi się legitymować. Dobrze, no może pan się odsunąć w takim razie? Nie. Albo imiennik przedstawić? Gdzie ma pan imiennik? No nie widzę. Proszę? Ma pan imiennik gdzieś? Oczywiście. To mogę poprosić, tak żebym widział, bo pan mi świeci w oczy, nie widzę. Nie podejmuję wobec pana interwencji. Dobrze, czyli mogę odejść, jak pan nie podejmuje interwencji? Nie muszę się... A kolega podejmuje według mnie interwencję, czy mogę też odejść? Legitymować. Dobrze, ja się pytam, czy kolega podejmuje interwencję, czy mogę odejść? Podejmuje interwencję w stosunku do kierującego pojazdu. Tam usterkę usunąć po przyjeździe do domu i to wszystko. Dobrej nocy życzymy. Dobra. Bardzo. Naklejkę. O, przepraszam, to ja samochód tylko dzisiaj kupić. To no, przepraszam, rozumiem, ja na jutro wszystko zmienić panu. Pan ma 30 dni, także. Dobrze, informuję też pana, że ma pan możliwość złożenia zażalenia do właściwego miejscowego prokuratora na sposób przeprowadzonych czynności. Dobrze, a mogę prosić pana kolegę o imiennik? Ja chcę pan coś powiedzieć, ja nie podejmowałem interwencji. Dobrze. Pana, że ta naklejka powinna być... Tak, ale ma pan ma 30 dni na wymianę. Tak, na zmianę naklejki, tak? Tak, na rejestrację, na wymianę. Tak, tak. Proszę pana, jeżeli... Myli pan pojęcia i regulacje. Jeżeli pan chce dyskutować, no i się pan najpierw dowie, bo jeżeli pojazd ma inną tablicę, inną naklejkę, to nie ma 30 dni. Naklejkę dostaje się z tego, co wie... Myli pan przepisy po prostu. Wydział komunikacji od razu z tablicami rejestracyjnymi, więc... Powiem panu tak. Pan czytał, albo gdzie pan to czytał? Sztuką jest zrozumieć dany przepis. Dobrze, no ale chłopak uczciwie pracuje, także... Dobrze, w porządku. Dziękuję bardzo. Udało się. Nie, bo jak się nie kręci, to są problemy. Tak, jeśli by nie było tego, to byłoby dużo problemów. Tak.